Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz i dziś porozmawiamy o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu, a dokładniej o gaszeniu bur... pożarów burdelu, który tam się rozpoczął. Równo rok temu Kaczyński wywiał z rządu, było czterech wicepremierów, którzy teraz mają ustąpić miejsca Jarosławowi Kaczyńskiemu, czyli będzie jeden wicepremier, ale tak naprawdę mowa jest o super, super premierze, nadpremierze, bo tak naprawdę mówmy się Morawiecki wyżej wała nie podskoczy, a wałem jest w tym wypadku prezes Kaczyński. Zresztą te bałwochwalcze, wiernopoddańcze gesty Morawieckiego były widoczne w ostatnich tygodniach. Równolegle jest próba przemeblowania, umeblowania na nowo sztabu wyborczego, nieco poniżej czterech miesięcy do wyborów, no bo mamy, drodzy Państwo, pół czerwca. Lipiec, sierpień, wrzesień i pół A mamy sytuację taką, że Pis niespecjalnie wie, co chce tym wyborcom sprzedać. Narracja o tym, że dają pieniądze, nikogo już nie interesuje, szczególnie, że po rewaloryzacji 500 czyli 800 plus od 1 stycznia będzie warte tyle. Ile 400 zł w 2015 roku. Prawda jest taka, że PiS pokazuje, że do czego prowadzą. No, zwracając uwagę, pokazując te wzrosty, przypomina ludziom, że odpowiada za drożyznę. No, tutaj jest trochę tak jak z tymi uchodźcami, welmigrantami, że PiS próbował rozpocząć szopkę. Żeby zrobić referendum w sprawie imigracji, relokacji imigrantów. Tutaj problem polega na tym, że po pierwsze w grę wchodzi dwa tysiące osób. Po drugie, nie musimy ich wcale przyjmować. Wystarczy złożyć wniosek o to, żeby ich nie przyjmować, ponieważ do Polski trafiło dużo uchodźców z Ukrainy. Tutaj rozróżnijmy, czym innym są pracownicy z Ukrainy, czym innym są uchodźcy, i no, cała szopka po prostu, bo to szopka była, raz, że 2000, wyobraźcie sobie Państwo, dwa no, imigrantów, którzy mieli być może trafić do Polski, ale wystarczy złożyć pismo, żeby nie trafili, w porównaniu do 136 tysięcy imigrantów zarobkowych z krajów muzeumańskich, bo to tutaj PiS uwielbia straszyć kolorowymi, ludźmi z krajów muzułmańskich, To wiedzą, że to tak najlepiej działa. No próbują cały czas w to wchodzić, natomiast tutaj znowu ja mam wrażenie, Tomku, że to jest taka sytuacja, w której oni nie do końca przemyśleli, co, co, co robią, dlatego że przecież to od razu powoduje przypominanie, że to na przykład, w ciągu ostatnich dwóch lat wpuścili 20 tysięcy mężczyzn z Bangladeszu na legalu do pracy. I w Bangladeszu jest gigantyczny problem związany z gwałtami. Nikt tak naprawdę się nie zajmował analizą tych wniosków pod jakimkolwiek kątem. Po prostu wpuszcza się społeczność, co do której wiadomo, że mężczyźni gremialni w tamtym państwie mają problem z przestrzeganiem prawa. No normy, uwierzcie mi Państwo, normy europejskie są znacznie surowsze niż normy bangladeszańskie w Bangladeszu. A i tam w ogóle dochodziło do takich spraw, że uwaga, gwałty zaczęły być Karane śmiercią, dlatego, że to było pod wpływem demonstracji. Więc PiS wpuścił 20, 20 tysięcy ludzi na legalu z kraju, w którym istnieje gigantyczny problem z przestrzeganiem tamtejszego prawa dotyczącego gwałtów. I drodzy Państwo, no, powiem szczerze, w ogóle nakierowywanie sprawy na, na, na sprawy imigrantów zarobkowych w sytuacji, kiedy PiS wpuścił legalnie. I to nie jest nic, oni tam oczywiście coś by dopróbować, o wojnach, nie wojnach. Nie, drodzy Państwo, PiS po prostu wpuścił miliony ludzi do Polski, do pracy, do tego, żeby ZUS miał składki i było to zrobione po cichu, bez żadnego zapytania się ludzi, bez żadnego konsultowania. Po prostu nagle w ciągu ostatnich ośmiu lat w Polsce stało się kolorowo. My nie mówimy, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo po prostu PiS uznał, że w ten sposób będzie Ratował Polskę przed brakiem rąk do pracy, polską gospodarkę. Tylko, że tu uwaga, wszystko ma, jakby to powiedział Lech Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne. To znaczy, otwarcie Polski na pracowników, na tanią siłę roboczą z krajów właśnie z zagranicy, bo też z Azji, nie tylko, bo mówię, nie tylko to byli Ukraińcy, nie tylko Białorusini. Uwaga, doprowadziło do tego, że nie wzrosły pensje. Bo prosty mechanizm był, który, który PiS stwierdził, że się opiekuje najgorzej zarabiającymi. Gdyby nie otworzono tak szeroko rynku pracy, gdyby nie zaczęto importować tych pracowników w milionach, jeszcze raz powtórzę, zeszły rok tylko i wyłącznie dlatego podaję kraje muzeumańskie dlatego że PiS straszy muzeumanami. Więc. Z krajów muzułmańskich w Azji 136 tysięcy na legalu. No i to jest pytanie takie: skoro PIS uważa, że to są groźni ludzie, to dlaczego ich wpuszcza? Bo to oczywiście, drodzy Państwo, jest po prostu to jest z nich cyniczne szczucie na ludzi, natomiast no, uruchamiają temat, który jest dla nich bardzo niewygodny. Tomku, ja tu widzę po prostu to gaszenie pożarów w burdelu. Ja przypomnę, że tutaj ustaliliśmy, wiewiórki Tomka podzieliły się informacjami, że Kaczyński tak naprawdę potrzebuje mieć ochronę policyjną, której mu teraz w związku z tym, że za. Cztery miesiące, drodzy państwo, może nie być już władzy PiSu, to policja się robi strasznie legalna, czy strasznie chce przestrzegać prawa. No więc nagle ktoś powiedział. Wąsikowi, bo Wąsik wyszedł i oświadczył, że tam nie ma żadnej specjalnej ochrony dla Kaczyńskiego, po prostu oni wszyscy spacerują na Mickiewicza, te, 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 te setki tysięcy tych ko kolesi, po prostu te suki, te psy, e, to wszystko tam, no, te, co, co w ogóle wygląda, drodzy Państwo, w, po, powiedzmy sobie szczerze, no, y, Jarosław Kaczyński jest na tym warszawskim Bożu chroniony lepiej niż placówka Westerplatte w 1939 roku i to nie jest żart, drodzy Państwo. Westerplatte broniło Ponad... 82 żołnierzy. No nie, no to w legalu, ale tak naprawdę to, mieli, to byliśmy tak zaskoczeni wojną, że było ich tam 200 tak. ponad. No to już... Trochę, trochę ty... tych, te... tych ludzi ostatnio zmobilizowanych, prawda? Nie, no tam w ogóle, tam w ogóle Tomku, była taka sytuacja, że nie... nie po... Kolejarze i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, nie, nie policzono, słuchaj, nie policzono w ogóle, to się bierze, się te, ale to taka dygresja, biorą się te dywagacje, ile było naprawdę obrońców w Westerplatte, ponieważ Polacy trochę tych obrońców niestety rozstrzelali, bo się tam wzięło za odmowę walki. To jest taka smutna prawda, której nikt nie drąży, że więcej, więcej obrońców Westerplatte zginęło od polskich kul niż od niemieckich. Natomiast... Których tak szumnie ekshumował właśnie prezydent Duda, to właśnie ekshumował tych, tych którzy zginęli od, od, od polskich kul. Ale to tak. To jest, to jest... I właśnie dlatego były koncepcje, że jednak może, żeby nie liczyć. Tak ciszej, żeby nie liczyć i żeby tak... tak... Żeby nie liczyć, Bo jak zaczniemy liczyć, to, 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 to będą kłopoty. Ale to, 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 to dygresja to może przy 1 września na kanale historycznym. Przy, przy, przynajmniej nie, mów, nie mówić, w, w którym miejscu, w jakiej okolicznościach ginęli. To, 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 to najciekawsze. Na w każdym razie, Szanowni Państwo, wracając tutaj, Tomku, e, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której on po pierwsze no, chce mieć tą ochronę policyjną, po drugie próbuje jakoś zapanować nad nimi. Nie wiem, dlaczego e, potrzebuje tak naprawdę poza, poza właśnie chyba jakimś, nie wiem, no właśnie czym. To odprawę chce dostać? Nie, nie tylko. Szanowni Państwo, jemu, jemu też mówiąc brzydko, wymiękną inni na robocie, bo wcale nie są tacy źli, że oni już nie będą wicepremierami, bo stają sobie sprawę, co się może wydarzyć już no, za, za kilka miesięcy to znaczy, powiedzmy, za te trzy miesiące nawet my nie. nie zależy, jak to, jak to wszystko liczyć. Zobaczcie Państwo bo Zwróćmy Państwu uwagę na jedno, na co zwrócił redaktor Tomasz Wiejski. To bardzo ważna rzecz jest. Zobaczcie Państwo na wypowiedź pana Anselma, który stwierdził na przykład, że trzeba przebazować żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na Śląsk, bo tam łeb podnoszą te wszystkie. Czytajcie, czytajcie te, 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 te. Ruchy Rasiu, czyli, czyli po prostu ślązacy będą być może niektórzy chcieli wykorzystać sytuację i przyłączyć się do Niemiec, czyli coś w rodzaju nie wiem, powstania Śląskiego w drugą stronę. Tam jest świr, szanowni państwo, w różnych miejscach. Kaczyński będzie potrzebował pomocy Putina i pomocy Łukaszenki również, żeby, żeby nakręcać sytuację przy tym płocie dla żubrów albo, albo na granicy z Rosją, żeby można było wprowadzić coś w rodzaju staniku wojennego, bo, bo chociażby na tych, na, na tych wszystko jedno, na, na jakiej części terytorium Polski jest prowadzony stan wyjątkowy, on automatycznie wy, wyłącza wybory i, i daje czas Kaczyńskiemu. Ale to nie jest koniec tutaj według tli się bardzo duży konflikt w pisie I to związane między innymi ze stronictwem y, Tomasza Poręby i innych, bo to, bo to rzeczywiście jest sporo, sporo osób, które się obraziły, bo według tego, co mi powiedziały wywiórki, to przeniesienie takie y, nie zwracając na koszty y, tego y, spotkania, tego. Ula z trutniami na, na, do Turowa nie miało tylko podłoża podłoża takiego, że nie wypełnią tej sali to, to, i, i że będą musieli, zapłacić, będą musieli zapłacić za de facto in vitro, ale również... Ja wyjaśnię, była... ja wyjaśnię, że Pani Prezydent po prostu... Łodzi pani Hanna Zdanowska błysnęła dowcipem i ogłosiła, że pieniądze uzyskane z wynajmu sali od odpis zostaną skierowane po prostu na wspomożenie programu in vitro. No to, to bardzo dowcipne. No i panowie, jak ogłosili z Triumfem, że zabierają tą organizację, to pani Zdanowska powiedziała, że i tak zapłacą, ponieważ umowy, które podpisali, nakładają na nich kary umowne w wypadku zerwania. Więc to, to jest to. Ja mam jednak, Tomku, wrażenie, że to głównie mogło jednak chodzić o to, że jest bardzo trudno im było zdobyć 13 tysięcy ludzi. Żeby... Zaraz, zaraz powiem, co. więc według, według wiewiórek Kaczyński się wściekł. Przyniesiono mu, um, usłużni przy, przynieśli, przynieśli mu w różne wyliczenia dotyczące kampanii wyborczej i chcą odciąć wszystko, co zrobił Poręba, bo uważają, że to jest tam wszędzie, no jest prywatne. I są, są pieniądze, które poszły nie w tym kierunku i wszystko radykalnie odciąć, zmienić miejsce i zrobił to Brudziński. Brudziński jako ten taki teraz nowy szef bezpieki wewnętrznej PiSu, bo Poręba przez pewien czas miał, miał tę zaszczytną funkcję, to teraz on wyczyści to, co tamten niedobry szef bezpieki zrobił i nowy szef bezpieki to wyczyści i w związku z tym odcinając wszystkie rzeczy która robił Poręba przynosi, nie patrząc na koszty, nie patrząc na, na, na wszystko, na, 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 te, na te problemy wizerunkowe, no bo, no bo delikatnie mówiąc trochę obraził ludzi w, w Łodzi i w centralnej Polsce, Y, y, Tamtych wypowiedzi było, było dużo, wychwycił to, to, to sprytnie Donald Tusk, szanowni państwo, przenosi to do Turowa, licząc na oczywiście też oburzenie społeczne związane z tym no, nieprawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego, że Turów będzie, nie, nie ma tej decyzji środowiskowej. Także, szanowni państwo, no, to, są, to są takie ruchy nieskoordynowane. Robione, tak jak Łukaszyńskiego na pięć minut wcześniej. Ktoś przychodzi coś mu powie, no ale już jak już ktoś w ogóle mu powie o tym, że no, no niemalże tutaj jest zażywie spisku, no to wtedy tym bardziej, że pan Tomasz Poręba w taki spektakularny sposób nie chciał po cichu filmować tego wszystkiego, po, po, położyć, położyć głowy głowy pod, pod topór i, i sobie tą głowę odciętą później trzymać w worku i mówić, jeszcze żyje, jeszcze żyje, nie, nie. Tylko po prostu mówi nie. Dziękuję bardzo. Ja mimo tego, że chcieli, żebym został, to nie zostałem. Nie musiał tego dawać. No i Szanowni Państwo, tutaj ten, ten problem jest. Ale niewątpliwie no, w tej chwili tam jest dużo tych ludzi obrażonych. A obrażeni, gdzie mogą pójść? Do Konfederacji. Obrażenie mogą pójść do Konfederacji Kaczyńskiemu. Nie zależy na tym, żeby Konfederacja aż tak urosła w siłę. On potrzebuje konfederację sobie schrupać, tak jak ja tak bardzo dokładnie opowiem, jak, jak wygląda koalicja nie... z pisem. I, i, I co Konfederacja na tym zyska? No, mówiąc oczywiście w wielkim cud cudzysłowie. To jest, osobny, to jest materiał na osobną tego. Tam jest gra w tej chwili cały czas polegająca na tym, że Kaczyński jest, ma taki wybór, wybór, wybór Jarosława. No, wybór Jarosława polega na tym, że Jarosław chce zamordować, tak naprawdę, Konfederację, natomiast na no, chwilowo musi podpompować ją, dlatego, że nie ma żadnej możliwości, to znaczy, jedyna szansa utrzymania się pisu przy władzy oznacza sojusz z jakąś jak największą częścią konfederacji, bo jest jasne, że ten ewentualna koalicja doprowadziłaby do rozpadu konfederacji. To do, do tego nie ma żadnych nie ma żadnych wątpliwości dlatego, że ja znam dobrze to środowisko, tam nie ma w dużej części przede wszystkim w ludziach, wśród ludzi związanych z Januszem Korwinem Mikke. Ja przypomnę, że partia Janusza Korwina Mikke, bo to mało osób pamięta, że w latach 2001-2007, bo te partie zmieniały nazwy, ale jako Unia Polityki Realnej startowała, uwaga, z list Platformy Obywatelskiej do Sejmu i nawet wprowadzała posłów, więc to jest, to chyba najlepiej pokazuje gdzie się poglądy gospodarcze konfederatów spinają. PiS tak naprawdę ma jedyną jedną ofertę, to są ciężarówki z kasą i stanowiskami. To znaczy, co, co, czym chata bogata, Jarosław po prostu jest w stanie zapłacić z naszych pieniędzy za koalicjantów i w ogóle on robi wszystko, co w jego mocy, żeby ten poziom ludzi w tym Sejmie to był poziom tych Łukaszów, mejzów, no, to czyli poziom kolesi, którzy. Prowadzą biznesy polegające na wyłudzaniu pieniędzy na e, terapie, które, które nie istnieją, e, dla których skuteczność jest po prostu w żaden sposób nie potwierdzona e, które i taki koleś, który po prostu, którym się powinna zainteresować prokuratura, interesuje się nim tylko i wyłącznie Jarosław Kaczyński, a prokuratura się nie interesuje im wtedy, kiedy zaczyna Może usunąć w 5 minut. Może i w pięć minut. Jaki pięć, jaki pięć, to za długo? <grym> No i tam, jak, on, jak on tam coś tam margnął, to mu od razu CBA zrobiło nalot na tego, jak, to, to jak mu się wydawało, że coś może, może negocjować, albo że ma jakąś pozycję. To jest facet, który przejdzie do historii. Mówię o Mejdzie, jako ten, który wygłosił laudację na rzecz Jarosława Kaczyńskiego do pustej sali. I... Wiesz, wcześniej, wcześniej zrobił tą żenującą konferencję, gdzie dosłownie dokonał cudu. Nowy. Jeden pan przy... wstał z wózka. Szanowni Państwo, ale to, to, już, to, to już pomimo milczeniem, ale robienie, czy to jest tak, to żebyście Państwo wiedzieli, kim jest Jarosław Kaczyński. To jest facet, któremu można się podlizywać, robiąc żenujące, autoponiżające się prezentacje. Tak, nigdy za dużo, to jest nigdy za dużo. Tam nie tak, ma za dużo. Tak, nie można, nie można zgrzeszyć zbyt wielkim lizo mm, tym, tył, tak, li, lizo i tak dalej. Już. Czyli po prostu, jak wszyscy krzyczą głębiej, głębiej, jak wychodzi Pani o górę, czy jeszcze ktoś inny mówi, głębiej, głębiej, tak, to tak właśnie to wiadomo, o co chodzi. No generalnie no sposób, no powiem tak, no to była teraz sen senator, jeden z senatorów, Pan pupa występując na pytania właśnie między innymi Pani Justyny Dobrosz-Oracz, po prostu nomen omen, oracz, bo to, co ona robi z politykami PiSu, to... Tak, Na to... to jest orka. Szapoba, Pani redaktor, naprawdę. fanami. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wygląda dziennikarstwo, to oglądajcie materiały. Ma pani wiernych fanów, to, naprawdę. Pani Justyny, dlatego że to, to jest, tak powinno się zadawać pytania, tak dziennikarze powinni zadawać pytania po prostu politykom władzy, no oni po prostu uciekają na jej widok, no i właśnie zadane zostały za parę pytań, czy prezes może mu rozkazać coś głupiego. No i generalnie wygląda na to, że pan prezes po prostu rozkazując wykonanie jakiejkolwiek czynności absolutnie czyni ją najmądrzejszą czynnością na świecie, czyli po prostu status wartości merytorycznej decyzji zależy tylko i wyłącznie od tego, czy autoryzował ja tak, ją prezes Kaczyński, czyli... Jeżeli Kaczyński ogłosi, że skaczemy wszyscy do pustego basenu z dużej wysokości, to wszyscy skaczą. Albo się pytają, czy jeszcze mają się wybić i, i, jak, i jak wysoko przy okazji tego wybicia. I tu nie ma żartów, drodzy Państwo, bo to jest właśnie taki... To Jarosław Kaczyński wtedy czuje, że dobrze dobrał kadry. Bo się wtedy czuje tak naprawdę spełniony, jak po prostu ma które po prostu jest gotowe za nim wykonać każde jego polecenie. To, jest, znaczy to ma jakieś swoje pewnie nazwy, ale ja nie jestem psychologiem, ale ja mam wrażenie, że to taka obsesyjna... Tu jest inna specjalność potrzebna, to psychiatra, nie Tutaj już znaczy, to w, w, w każdym razie no, tu chodzi o to, że no, facet ma ewidentne deficyty ego no, i to jest jakaś kompensacja. No. Jedni sobie kupują po prostu samochody du, duże, czerwone, takie zwracające uwagę... Pamiętam, kiedyś byłem świadkiem takiej sceny, jak Koleś wrzucił do faceta, który sobie kupił jakieś auto typu za milion złotych i powiedział, że jak panu przejdzie za jakieś, powiedział, 6 do 9 miesięcy, to pan przyjedzie, to panu wymienimy na normalny samochód. Do klienta. No a tak, powiedział, że nie, czy, czy ten klient się nie obrazi? Nie, 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 doceni. Doceni za kilka miesięcy, to tylko się zmartwi, jak zobaczy, ile, ile to straciło na wartości przez ten czas, bo to tak jest. Ale wróćmy do, do gaszenia pożarów w burdelu. No, nas to nie martwi. My to, drodzy państwo, tylko popcorn e, e, albo na czosy z, z, z polewą i po prostu i oglądamy, bo, bo to jest, pomijając, że to niestety jest zabawa na żywym organizmie. To jednak jest to śmieszne, jak oni się tłuką wewnętrznie, jak Mastalarek z Bielanem glanują porębę, jak poręba wychodzi i publicznie, bo to jest też zabawne, drodzy Państwo, jak tam musi kipieć, że już ta awantura przenosi się na, na Twittera. To jest tak, drodzy Państwo, ja bym to tak obrazowo, że to już się tłuką nie za drzwiami, tylko już po prostu już przy tam, wiecie Państwo, jak ta awantury domowe, to już przywindzie tam i patelnią, i, i wałkiem, i, 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 i tam jeszcze, no i oczywiście wyzwiska chodzą. Janku, wiesz, co jest ironią losu, bo tak, zobaczcie Państwo, zestawmy sobie tak, tak jakbyśmy to patrzyli, ja to patrzę tak, jak w grupach przestępczych, naprawdę, tak teraz patrzę, zobaczcie Państwo. De facto... Pan Mastalarek razem z Porębą, czyli facet, który źle doradził prezydentowi i w zasadzie skończył Dudę, e, z, zapraszam, z, z, z Bielanem, e, wywalają panu Porębie różne, różne jego, jego sprawy finansowe, no bo to dziennikarze jednak do, dowiedzieli się skąd, wcześniej nie mieli tej szyłowej wiedzy, wywalają temat małżonki, która ma Pracować u urzędnika unijnego, który jest podejrzany o to, co, gdzie PiS trąbił o tym na wszystkie strony świata, o to aferze w, w Parlamencie Europejskim dotyczącą łapówek z Kataru. Bielanowi pan Poręba wy, wywala, wywala NCBR, a godzi ich super czysty, nowy, bezpiecznik Kaczyńskiego, pan Brudziński który ma tylko te problemy jakieś dotyczące mieszkań, hoteli jakichś innych rzeczy. Także Szanowni Państwo, no naprawdę jesteśmy świadkami ba bardzo ciekawej sytuacji, także. Ten najbardziej czysty z nich, ten, 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 który tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia, ten wujek, który instaluje wszystkich w spółkach państwa, który ja załatwia znowu... pieniądze na kampanię wyborczą. Ja muszę znowu przypomnieć, Szanowni Państwo, po prostu yy, yy, Schakowano nie tylko pocztę e, pana e, Dworczyka, szefa kancelarii e, premiera byłego, ale obecnie i tak tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że no nie jest tym szefem, jest e, członkiem Rady Ministrów, najważniejszym doradcą, ale schakowano też pocztę Joachima Brudzińskiego i Daniela Obajtka. Ja, my informujemy, że tych schakowanych kont jest znacznie więcej i uwaga, informujemy też, że skakowano e, konta również opozycji. To jest, to też zwracamy uwagę. I wreszcie e, jeszcze raz podkreślamy że ani Rosjanie, ani Białorusini nie mają z tym hakiem nic wspólnego. To jest po prostu, jak zresztą wystarczy zobaczyć, w jaki sposób prowadzi politykę poufna rozmowa, żeby wiedzieć, iż, no dość powiedzieć, iż po prostu no, takie psikusy, jakie, jakie są tam robione politykom, którzy ewidentnie działają na rzecz Rosji. Ja mówię na przykład o tych... Takich no, działaniach Sławomira Cęckiewicza, który tutaj można powiedzieć, miesza. No, taką idealną robi politykę dezinformacyjno publicystyczną w interesie rosyjskim i dostał Klapsa, jak, ten, jak tylko się pojawiło, pojawił się reset, to od razu dostał Klapsa związanego z tym, że pokazano, że robił tam u Dworczyka jakieś, pytał się od razu w zębach przynieść, tam pytał się jakieś materiały. On tam co prawda tłumaczył, że to jakieś materiały, które oczywiście były niewinne, no ale jak ja słyszę, drodzy Państwo, i czytam, że dyrektor... Gotowość była od razu, pełna gotowość. Proszę o, jakiś proszę o instrukcję do szefa... Hmm. Natomiast no, powiem Państwu tak, ta słynna komisja do spraw rosyjskich, to nie było to tak, jak zresztą komisją do spraw likwidacji WSI, weryfikacji, no to korki strzelały od szampana właśnie na Kremlu. Generalnie każdy burdel w polskich służbach jest to po prostu... A tutaj jeszcze no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że już bodajże w pierwszym odcinku tego resetu zdradzili tożsamość oficera wywiadu. Wywiadu, tak. Tak, to jest standardowa, jak to powiedzieć, nie pierwszyzna. Oni w komisji weryfikacyjnej w USA nie takie rzeczy robili, bo to... Więcej Maciewicza, więcej Macierowicza. <laughs> no, spodziewam to... się, że w Moskwie, w Moskwie korki zresztą pana strzelają, będzie do... Dobrze. Jest... Zacimnimy sobie, sobie obraz, skąd wyciekają informacje, bo, bo ludzie tacy przypadkowi z komisji dostaną materiały, które będą chcieli. Tak, to jest to, to jest oczywiście to jest, to jest oczywiście też stworzenie, stworzenie, alternatywnego źródła wycieku, które pozwala wyrzucać więcej materiałów do centrali, mówiąc tak kolokwialnie. No bo jeżeli jest stworzone, jak myśmy mówili, że te, tego typu instytucje nazywane są śluzami. Tak naprawdę oczywiście z punktu widzenia PiSu to nie ma to wielkiego znaczenia, bo oni myślą tylko i wyłącznie w horyzoncie wyborczo-politycznym. No. Oni po prostu chcą nawalać kwitami opozycję. Jakość tych kwitów nie ma żadnego znaczenia. Ej, powiedzmy sobie tak, no, naprawdę m, najbardziej prorosyjska partia w Polsce, czyli PiS, partia, która m, prowadzi proputinowską politykę na szczeblu, który naprawdę jest, no, jest jasny identyfikowana w taki sposób zresztą nie tylko przez Unię Europejską, ale przez Stany Zjednoczone. Ja przypomnę, bo to jest warte tego, że ta cała narracja o zamachu Czyli Jarosław Kaczyński i PiS oskarżyli, aczkolwiek oskarżyli tak bardzo, jakby to powiedzieć, to jest niby oskarżyli, ale z drugiej strony nie potrafią wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji. Oskarżyli Rosję, że dopuściła się ataku na polski samolot. Nie wskazali co prawda kto, nie wymienili Putina, ale wymienili najwyższe czynniki Kremla. I uwaga, w żaden sposób nie wyciągnęli konsekwencji, nie zerwali stosunków dyplomatycznych, nie ochłodzili ich nawet, nie zrobili niczego. To jest po prostu takie kuriozum, to jest takie mrugnięcie okiem. Ja przypomina mi się rok 1931, kiedy e, najwyższe władze e, NSDAP jeszcze wtedy w opozycji, bo jak pamiętamy, z historii Hitler doszedł do władzy w 1933 roku. Spotkały się z polskimi dyplomatami. Z tych, z tych spotkań zostały notatki dosyć y, dokładnie opisujące przebieg. I słynny Ernest Röhm, taki tęczowy współpracownik y, pana Adolfa Hitlera, poinformował polskich dyplomatów, żeby się nie przejmowali tym, co wyładuje kierownictwo, bo kierownictwo NSDAP jest. Y, Bratnio nastawione pozytywnie do faszystowskiego reżimu w Polsce nie używają tego określenia, że to bratni reżim faszystowski, więc tutaj nie ma nie ma tutaj obaw co do porozumienia, tylko muszą Polacy zrozumieć, że teraz na, na obecnym etapie rewolucji w Niemczech po prostu potrzebna jest odrobina anty, antypolonizmu, a może nawet trochę więcej, ale to się wszystko naprawi w 1933 i zresztą. Drodzy Państwo, jak uczy nas historia, w 1934 już podpisano traktat o niestosowaniu, to było wielkie zaskoczenie, zbliżenie polsko-niemieckie traktat o niestosowaniu przemocy, traktat o nieagresji, dziesięcioletni. Mm -hmm. Więc, drodzy Państwo, te wszystkie wygłupy Jarosława Kaczyńskiego, który 1 kwietnia 2022 roku ogłasza że rosyjskie władze na Kremlu dokonały Zamachu, ale nie, nie, nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji, nie, wy, nie zrywa stosunków dyplomatycznych. Po prostu życie toczy się dalej, po prostu ogłosili 1 kwietnia, że zostaliśmy zaatakowani. To jest, to jest jakiś to po prostu sen wariata, naprawdę, że jest, nikt nas już naprawdę nie traktuje poważnie w tym momencie. No mamy po prostu jakiegoś kolesia, który uważa, który buduje tak naprawdę, on zbudował na razie płotek dla żołbrów w Białorusi, ale on najchętniej, drodzy Państwo, wybudowałby ten płotek dookoła Polski. Bardzo y wysoki, tak. Na tak. No na pewno powyżej metra 55 sze pięćdziesięciu pięciu. powyżej metra. Pięćdziesięciu Natomiast tak. mamy do czynienia po prostu z facetem, który chciałby mieć swoją własną prywatną Koreę Północną o nazwie Polska i nas wszystkich katować tutaj wewnątrz. Powiem Państwu, że to jest naprawdę, to jest, Polska naprawdę ze swoją tysiącletnią ponad historią nie zasłużyła sobie na to. Ja wiem, że ludzie mówią, że zasłużyliśmy, bo, bo, bo tam część zaczyna, część odsetek społeczeństwa popierała ich w wyborach, natomiast z całym szacunkiem to, to, nikt, nikt na to nie zasłużył, co na Jarosław Kaczyński gotuje. Tomku, takie pytanie właśnie, no, z jednej strony próba właśnie zgaszenia tego pożaru w burdelu, a to chyba sugeruje, że Jarosław Kaczyński po prostu ma problem z posłuszeństwem, bo on wcześniej tego problemu jakoś nie miał. Nie, nie, nie potrzebował jakichś specjalnych stanowisk. No musimy być dobry, masz rację, musimy być dobrej myśli, bo rzeczywiście tutaj zwrócono mi uwagę na to, że Jarosław Kaczyński w ostateczności znajdzie sobie, no właśnie wymieniłeś Rema. Przecież dla... Hitlera nie było podstawową rzeczą, bo on od początku wiedział o tych, o tych sprawach obyczajowych dotyczących, dotyczących Rema i to, to, to on, on pojechał i, i zrobił, i to było pretekstem tam, że, że według niego walczył z ludźmi, y, 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 którzy byli homoseksualistami i, i z tymi wynaturzeniami, jak on to, jak on, jak on to twierdził i, i podobno nawet, nawet według niektórych źródeł sam, sam osobiście zastrzelił Rema i mu chodziło o to, że Rem, Urós był zbyt silny. No także tak. no także tutaj Jarosław Kaczyński. Siłowymi. Tak, także tutaj Jarosław Kaczyński. W tej, później, może być mu przydatne jedno. Jeżeli Putin nie spełni swojego zadania, bo też tak może być, i Łukaszenka, będzie zbyt mała eskalacja tych wszystkich działań. No z uchodźcami nie wychodzi. Że nie no. zadania, nadziei, które ja rozumiem Nadziei, przepraszam, bo to odwrotnie jest zadaniowanie. Tak. Przepraszam, masz tak. rację. Nadziei. Zadaniowanie wychodzi w inny sposób. Tej nadziei nie spełni. Z uchodźcami może nie wyjść. No bo tutaj. Przed paroma minutami zrobiłeś egzekzet tego i to można się pośmiać rzeczywiście z tego z tego, co, co wymyśla, co wymyśla Kaczyński i ta jego grupa przestępcza, ale będzie wtedy inna możliwość. I tutaj Zbigniew Ziobro wie o tym, Zbigniew Ziobro, dlatego jak jedzie na ten kongres, gdzieby ten kongres się nie odbył, Zbigniew Ziobro jedzie, bo Jarzek Kaczyński może znaleźć na przykład grupę Ziobry czy grupę przeciwników, których trzeba. E, w jaki sposób, albo zaresztować nawet, albo, albo w jaki sposób odsunąć się od władzy, ale to również jest przyczynkiem do stanu wyjątkowego, bo w państwie wewnątrz wykryje spisek, no i państwo się musi obronić. I wtedy również jest pretekst do tego, żeby, żeby jakoś, jakoś y, zrobić coś w rodzaju stanu wyjątkowego, przeciągnąć czas wyborów, no bo tutaj mamy wroga wewnętrznego, którego żeśmy unicestwili. I nim nie wziął broń, się i nie chce być drogiem wewnętrznym. Jedzie i sobie grzecznie popatrzy na kongresie, na kongresie zje, zje, z tego zjepu, zje, jak to wygląda, że on w niczym nie przeszkadza. Także również tutaj są każde koncepcje, żeby była albo, albo tak jak, tak jak y, 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 zauważył redaktor Tomasz Wiejski, że no, no może być jakaś mniejszość narodowościowa, a koniec września się oderwać, może uchodźcy, a może, a może tutaj czy nie, czy generalnie... Rosjanie czy Białorusini, a może wewnętrznie no, no, nawet z jego, szeroko pojętego obozu ktoś chce dokonać jakichś rzeczy. Wszystko Wszystko jest pod budowane. I oni dostali wyraźne <skraMC1> od Ameryki. Jarosław Kaczyński zatrzymał władzę, a reszta jest nieistotna. Ale jest ta słynna po prostu tej ostrzeżenie, które padło parę tygodni temu pod adresem tej władzy, czyli Andrzeja Dudy, który już nie jest traktowany jako jakiś tam filar obrony demokracji. Mamy do czynienia teraz z takim okresem, w którym po prostu Amerykanie dają im do zrozumienia, że konsekwencje będą niewyobrażalne, gdyby zamierzali po prostu nie podporządkować się, nie poddać się weryfikacji wyborczej. Że było jasne, drodzy Państwo, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć: wybory, które się odbędą najprawdopodobniej 15 października, będą wyborami, które nie będą uczciwe, które nie będą po prostu demokratyczne. Ale będzie można je wygrać. To są jeszcze te wybory, które po prostu pomimo tego, co oni wyrabiają, będą do wygrania. Natomiast to są tak naprawdę, i to nie jest żaden tutaj patetyzm, to nie jest taki patos, to nie jest, to są ostatnie wybory, które będzie można wygrać, po prostu Jarosław Kaczyński. Kolejne wybory, kolejnych wyborów faktycznych nie będzie, będą jakieś paraplebiscyty będzie po prostu kasowanie ludzi. Oni już to robią, tylko teraz im się maczynka zacięła. Jest już, drodzy Państwo, tak, że... Wywier... Znaczy inaczej, to jest ostatnia szansa na to, żeby odebrać kaszyńskiemu władzę w sposób pokojowy. Bo tak to trzeba być. I, i taki, w taki... E... Nie, pokojowy, demokratyczny. Bo... Demokratyczny. O, tak, znaczy, bo... znaczy demokratyczny, nie, to Tomko, to, to prawda jest taka, że oni, to co oni robią, bo to trudno, to, to tak naprawdę... To, to mówmy się, to, co oni robią z demokracją, ma niewiele wspólnego. Po prostu jeszcze można im, jeszcze ten nacisk, maszyna, maszyna do kasowania opozycji, do niszczenia ludzi, nie jest jeszcze na tyle. W tej chwili sprawna, że on nie jest w stanie zrobić tego, co by chciał. No, by chciał mieć... Nie ma sądów. Nie, nie dopiął sądów. Natomiast no, sądy teraz też, to jest taka ciekawostka, czekają, poprzekładały sprawy. Uwaga, na, po wyborach i to jest też takie, takie bardzo symptomatyczne, że sporo, sporo decyzji w polskich sądach będzie zapadało. No, Powiem tak, no nie świadczy to dobrze o polskich sądach, niektórych, że właśnie no, patrzą, co się dzieje na tym. I powiem Państwu tak: jak PiS przegra wybory, to jesienne wyroki sądów będą jednym wielkim pasmem po prostu lania, które będą dostawać. Miejmy nadzieję, że tak to się właśnie skończy bo w każdym razie no, powiem tak, no i ostatnią nadzieją Jarosława Kaczyńskiego jest ten właśnie sojusz z Konfederacją, o czym powiemy, bo to już on już nie ma, on już nie ma żadnych wątpliwości, że PiS nie jest w stanie stworzyć, nie będzie w stanie stworzyć większości wyborczej samemu. No będą starać się po prostu pokupować ludzi. Bardzo niedobrze się stało, że Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, powiedział, że nie może dać słowa, iż nie będzie koalicji. To bardzo ciekawe słowa, wymuszone po wpisie Tomasza Zomera, redaktora naczelnego Najwyższego Czasu. To jest portal ncas powiązany z Konfederacją, który uwaga, wprost napisał, że trzeba sobie się nastawić na to, żeby po wyborach po prostu Konfederacja poparła mniejszościowy rząd Koalicji Obywatelskiej, który wyrżnie propagandzistów PiS z TVP i z zespołów etc. i przygotuje pod normal... grunt pod normalne wybory, pod dogrywkę, w której PiS nie będzie miał tych handicapów, No bo umówmy się, że PiS bez TVP, drodzy Państwo, to nie przekracza 15%. No, zabranie im tej propagandy TVP, zabranie im tego... Te, te, tego po prostu handikapu, tego, że w TVP po prostu pałuje się przeciwników politycznych, tego, że się no, czy powiem szczerze, do pewnego stopnia nas to śmieszy, ale są miejscowości, które po prostu naprawdę nie mają innego źródła sygnału niż tylko TVP. I, i to, to, jest, to jest plan bardzo minimum, ale to jest ten bastion, to jest ten twardy elektorat PIS-u, który wierzy w to, że Donald Tusk po prostu wraca do domu i pisze gdzieś jakiś raport po niemiecku do centrali, po prostu na temat tego, co się udało w Polsce tutaj zrobić. To są, te, to są tego rodzaju opowieści, które oni lansują. Na ich nieszczęście, niestety, no, jest niezależna, jest sporo niezależnych mediów, jest TVN, którego nie, do, nie udało im się podporządkować. Niestety mają ten Polsat, który im po prostu nie przeszkadza. To znaczy Polsat jest takim, to się mówi TVP Lite, polszmat po prostu to jest takie mm, dziennikarstwo w dużej części, bo oczywiście są chwalebne wyjątki, ale w dużej części jest to takie taka. Mm, Stacja, która po prostu nie przeszkadza Jarosławowi Kaczyńskiemu w budowie dyktatury specjalnie to jest... Media społecznościowe Janku, oczywiście. Coś, o czym zawsze Jarosław Kaczyński mówi i wręcz y, robi takie połajanki dla, dla, dla swoich posłów, że oni za mało, że nie, nie, są, nie są skuteczni w mediach społecznościowych. Media społecznościowe, chyba czy w mediach, w internecie, na YouTube. Ta. I też to szczególnie Roman Giertych odniósł gigantyczny sukces, tworząc społeczność, sieć na wybory, która złamała monopol informacyjny, dezinformacyjny, tak naprawdę monopol propagandowy PiSu, krótko mówiąc nic nie jest w stanie wyjść spoza, spod czapy. Twitter nie jest jakimś gigantycznym medium, ale jest medium, z którego wiedza czerpią dziennikarze, przedsiębiorcy, politycy, służby i to jest takie medium pokazujące trochę barometr siły. To jest też trochę tak jak kto, 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 kto pokazuje. Nagle się okazuje, że wtedy Wszystkie inwestycje kamieńskiego i Wajfika, budowanie jakichś światek troli, po prostu na to wszystko po prostu klapnęło, jest kompletnie bezużyteczne. Tam krzyczy se w kąciku. No, widzisz ten poziom, Janku, no, widzisz ten poziom? pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy ty, ty, ty naturalnym, naturalnym tym odruchom ludzkim, ty, 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 którzy, którzy rzeczywiście piszą, bo nie są zmuszani i, i się udzielają w mediach społecznościowych i tej grupy tych troli, które tam Który, po, tu, którzy, którzy czekają, muszę... gryzą po łydkach za, za parę groszy. Tak. To widać. Jedno ciekawe porównanie, tak jak jużśmy dyskutowali odnośnie Jarosława Kaczyńskiego. Wytłumaczono mi, że Jarosław Kaczyński jest w tej chwili takim... Oskarżonym przed bardzo ważną rozprawą przed wydaniem wyroku, który zrobi wszystko, zrobi wszystko, bo sąd już pokiwał mu palcem, powiedział, nie rób żadnych rzeczy, masz być normalnie na, na sali na sali rozpraw. A on zrobi wszystko, wymyśli. Albo przyjedzie po niego karetka, prawda, że, że coś się działo. Ka, karetka karetka to, to są te wszystkie działania, żeby był stan wyjątkowy. Albo posunie się do jakichś różnych rzeczy, żeby na tej sali nie być. Nawet do tego, żeby się tam nie zgłosić i żeby, żeby się stąd ewakuować, co by było dla nas najlepsze. Rzeczywiście, rzeczywiście Kaczyński, na nich padł blady strach, co się będzie działo. Do tego przyczynił się również bardzo te działania NIK-u. Rzeczywiście muszę przyznać, Gratuluję panie, panie ministrze, panu panu ministrowi Banasiowi, bo i, i Kamiński wyje odnośnie raportów do służb specjalnych. Miło nam, że, żeśmy byli uprzejmi wcześniej państwu o tym, o tym powiedzieć. No i oczywiście jest wielkie wycie, bo nikt wskazał te ponad 300 miliardów. Mamy alternatywny budżet. Ludziom, ludziom to niewiele mówi te miliardy, drodzy państwo. Oni po prostu stworzyli, jest budżet, którym, się, którym państwo wydaje pieniądze, jest deficyt, wszystko było w jednym worku. I oni nagle potworzyli jakieś takie para budżetowe ciała które po prostu w sposób nielegalny zadłużają Polskę, czyli oni starają się po prostu mieszać w tym systemie, żeby ktoś, kto bada te rzeczy, nie widział. No oczywiście ci, którzy się tym zawodowo wiedzą, to bije, to, to wiedzą. Natomiast ja myślę, że kluczowe, drodzy Państwo, jak tak spojrzeć na to, co się dzieje, to mamy tak naprawdę, mm, szanowni Państwo, dziady cztery. No bo jak wiadomo, były trzy części dziadów. Teraz jest czwarta część dziadów. Mamy powrót dziada. Ciemno wszędzie. Tak, tak, znaczy to będzie, drodzy Państwo, to będzie ciemno wszędzie bo wszędzie, ale to jest część na 2024, bo tam idą wielkie podwyżki cen prądu, my to jest przypominam. Rządy PiS doprowadziły do tego, że w Polsce płacimy najwyższe stawki za energię za prąd, tak bardzo najkrócej rzecz biorąc, i nie ma to nic wspólnego z Unią Europejską, tylko z tym, że PiS kasę, którą Unia Europejska wprowadziła system. To, czy on, to, to, jak się go ocenia, to jest inna sprawa. Natomiast ten system polegał na tym, że wypracowywano nadwyżki, które miały być inwestowane w tworzenie ekologicznej energii albo też. Yy, można było przeznaczać to na amortyzowanie wzrostu cen energii. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, żeby tworzyć tą energię ekologiczną. Co zrobił PiS? Zaraz po wejściu zablokowali wiatraki. Teraz się zajmują walką z, w, w, z tym, z panelami słonecznymi. To jest po prostu kolejny tego, czyli po prostu uderzają. Dlaczego? Dlaczego uderzają? No to, drodzy Państwo, komu przeszkadzają odnawialne źródła energii? No tym, którzy mają paliwa kopalniane. A kto ma paliwa kopalniane, a no, Rosja ma paliwa kopalniane. To w ogóle, znaczy drodzy Państwo, to też jest osobny materiał, którym sobie czekamy trochę na ten komisję, Polska ma gigantyczne złoża gazu. Wielkie zaniedbania tutaj to są kolejne wina kolejnych ekip, ale pis, który tak się przedstawia, że jest taki antyrosyjski. Drodzy Państwo, to jest najbardziej, to jest najbardziej zabawna, skrywana tajemnica we wszystkich. Taka, to sobie żarty robimy, no bo to nie jest jeszcze tajna nauka. Geolodzy w Polsce istnieją, specjaliści istnieją. Polska ma gigantyczne złoża i jest w stanie praktycznie sama być eksporterem gazu. Dlaczego to się nie dzieje? Otóż gdyby Polska teraz zwiększyła wydobycie gazu swojego, to uwaga, działałaby na szkodę spółki, znaczy tej PGNiG. Dlaczego? Dlatego, że to wydobycie gazu w Polsce jest, jest bardzo tanie. W związku z tym... Oni w tym momencie spada im możliwość narzucania marży, bo im spada koszt pozyskiwania surowca, bo to się robi się uśrednienie. Więc z punktu utworzenie to, że państwo dało spółce, która zarabia na dostawie na dostawę gazu, gazu do, do domów, dało im prawo decydowania, czy wydobywać, gaz, czy go nie wydobywasz. No z punktu widzenia, no to jest, to jest naj, 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 najbardziej prosta pra prawda, że każdy prezes PGNiG, niezależnie czy to właścicielem jest Orlen Skarb Państwo, z jego punktu widzenia wydobycie e, taniego gazu, który ma na składzie, jest. To nie jest wynik spółki. No, czyli w ogóle działa, on działa, jak on ma jakikolwiek procent motywacyjny, to on działa po prostu na, na, na szkole spółki, dlatego że z ich punktu widzenia, jak oni mają narzucone 20% e, od ceny. Tam Powiedzmy sobie, ja teraz mówię umownie, mają tą marżę, którą mogą maksymalnie przyzwalić na koszty, to z ich punktu widzenia, drodzy Państwo, 20% od umownie od 10 to jest znacznie gorzej niż 20% od 100. I oni po prostu są zainteresowani, żeby kupować jak najdrożej, a koszty infrastrukturalne wcale im nie rosną. To jest tylko i tak. wyłącznie, czyli oni po prostu dostają ten określony tutaj. To jest taki, to jest taki psztyczek w nos służb agentur obcych. Polska ma gigantyczne złoża gazu, które ja tak patrzyłem cały czas, patrzyłem, kto w końcu przy tym kryzysie gazowym powie, a może my byśmy zwiększyli własne wydobycie, które naprawdę możemy tak zrobić. O, tak? I nagle mamy pstryknąć w Bo Oczywiście. Tak naprawdę zyskamy my, bo my możemy mieć obrońce, my, 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 my gazy, mamy Polska, prądy, no. Polska, 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 Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o złoża gazowe i to, że, drodzy państwo, udało się przekonać 40 milionowy naród w Europie. Że to jest, że tak nie jest, to jest naprawdę jedna z ciekawszych tajemnic publicznych. Majsterczyk rosyjski, rosyjski majsterczyk. Nie tylko rosyjski, drodzy Państwo, bo wiele, a co no, Norwegowie są szczęśliwi, że Polska może wejść na rynek gazu, no, że zamiast kupować i stabilizować się importem gazu, może się stabilizować własnym wydobyciem. No proszę Państwa, no, komu to jest do szczęścia potrzebne, żeby Polacy mieli tani gaz? No ale to. Oczywiście no, no, na razie, na razie Obajtek, Obajtek jako, jako ten genialny, genialny kolejny wicestratek 2, no, utracił, możliwość, utracił możliwość przejęcia niemieckiego Szwed. I tam weszli Kazachowie ze swoim paliwem i, i tylko tyle. Zresztą my, te, my czyli de facto bardzo mocno powiązani z, Rosja, z Rosjanami i, 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 i tak, to, tak to wygląda, a my od Kazachów też kupujemy bardzo, bardzo dużo, włącznie z węglem i gaz i. i i ropę, i, 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 i węgiel. I, I tak to, szanowni państwo, wygląda. Ale spodziewam się, że już niedługo po, po, po wyborach będziecie państwo mieli dokładny obraz tego, co ci panowie wyprawiają. No, ma to na pewno. Natomiast w każdym razie wracamy tutaj. Jarosław Kaczyński wraca do rządu po ochronę policyjną i uwaga, dlatego, że nie ma argumentów. To znaczy, jego słowo znaczy coraz mniej. Jego. Hmm, po prostu jego, jego się słuchają się go coraz mniej. Tak. kiwają głową, wychodzą i robią swoje. Tak. tak, to jest to jest, to jest, drodzy Państwo, taki to jest taka najprościej, naj, najprościej rzecz biorąc, taka. Tak e... jak Szper zrobił Hitlerowi. Powiedział, później go przeprosił. O tak więcej że Przepraszam, wodzu, nie wykonywałem Twoich rozkazów od jakiegoś czasu, bo Sper, no, Hitler. Znaczy, Hitler chciał, żeby, że ponieważ Niemcy nie dorośli do takiego wodza, jakim był Adolf, to żeby nie było już dalej Niemców, żeby historia się skończyła na Adolfie, bo, bo, bo Niemcy po prostu to jest tak, jak Metallica skończyła, skończyła się na Killemall, to. To Niemcy miały się skończyć na Adolfie. Natomiast. Muszperi się wykazał dużą odwagą osobistą, bo przyjechał jednak do bunkra. Przyjechał do bunkra i nie wiedział, czy wyjedzie z tego bunkra. I, i z Hitlerem zakończył tak to spotkanie. tak, Znowu planując tysiącleciową Rzeszę. Rozmawiając. Hmm. Okej, okay. no szanowni państwo, w każdym razie będzie czekać nas właśnie Dziady 4, to jest, drodzy państwo, ja kiedyś pamiętam Zygmunta Kałożyńskiego, który mówił, że jak ktoś idzie sobie na film z numerkiem w tytule, to sam jest sobie winien, więc to będzie naprawdę... Tak, to, to, to miał w każdym razie te dziady cztery w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego to, to, to ja w zasadzie nie wiem to taki gatunek młodzieżowy komedio horror gwiazdy wojny 15, 15, 15. będzie mniej długo tak, tak. nie było. nie tak. tak. To, to, jest, to jest ten styl to znaczy Jarosław Rambo 6 o tak, no, tak. Drodzy Państwo, to problem, problem tych wszystkich filmów polega na tym, że główny bohater y, bardziej się nadaje na oddział, y, a i tak są w dużo lepszej formie niż Jarosław. I, i, no i tak, f... no, ostatni Indiana Jones mimo wieku, podobno rewelacyjnie, ale Jarosław to, to nie jest Indiana Jones. Powiedzmy sobie, drodzy Państwo, przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu brakuje nawet cienia dystansu do siebie. To jest najgorsze, drodzy Państwo, co nas mogło spotkać, czyli nie dość, że dyktator, no czy w ogóle to w ogóle jest przypadłość dyktatorów. To jest po prostu całe to środowisko. Zobaczcie Państwo tego, czy jest jakikolwiek <grych> syryk, który żartuje z, Jaros... z tamtej strony, z tamtej władzy, który żartuje. Nie wolno, tam nie. A zobaczcie nie, nie, nie. Państwo, że... zobaczcie jaki oni smutny, nawet PRL, miał Pietrzaka, którego lansowano jako taki wentyl bezpieczeństwa. Nawet oni produkowali koncesjonowaną, koncesjonowany kabaret, który miał prawo się śmiać, no bo oni wychodzili z założenia, że to się nazywało wentylem bezpieczeństwa, że trzeba dać ludziom się pośmiać, bo inaczej przyjdą i poderżną im gardła. To, to tak było tak, takie dosyć, że no, powiedzmy sobie taka terapia, terapia śmiechem w beznadziejnej czarnej D. Jak te też przypomnę od Stefana Kisielskiego, który mówił, że problemem nie jest to, że jesteśmy w czarnej D, tylko problemem jest to, że zaczynamy się w niej urządzać. I... Jest, to jest to, mam nadzieję, że ta frekwencja na spotkaniach z Donaldem Tuskiem to jest najlepszy dowód na to, że Polacy jednak się nie zgadzają na to. Czy moment, w którym ludzie młodzi zrozumieją, że może, mogą stracić paszport, że może się stać tak, że Polacy nie będą już mogli jeździć na dowód, bo to nawet nie paszporty, że nie będą mogli jeździć po Unii Europejskiej na dowód że Jarosław Kaczyński... To z tym z internetu niekontrolowany stracą. Ale to jest, drodzy Państwo, i to nie jest żart. W 2019 roku po niemalże 20 latach odwiedziłem Węgry. Węgry w latach 90. to była, można nawet powiedzieć, nie, można nawet powiedzieć no, no, trudno nazwać ten kraj o wolności. wolności. To po prostu nie bez powodu Budapeszt w tamtym czasie miał ksywę Bankoku Europy. I tak to sobie wyglądało. Natomiast teraz, w 2019 roku, próbowałem dokonać rzeczy niemożliwej. Otóż kupić tele, internet na kartę, drodzy państwo, i to się okazało, pomimo że teoretycznie można kupić, to się okazało, drodzy państwo, że każdy kupujący jest potencjalnie terrorystą. Internet na kartę. Okazuje się, że to, że chcesz dać się spisać z dowodu, paszportu, czegokolwiek, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu. Nie można kupić tam, bo to m, pamiętam moment taki, w którym okazuje się, że posiadanie jakiegoś zameldowania w pokoju m, hotelowym nie jest w żaden sposób miejscem. Musisz mieć stałe miejsce zamieszkania, żeby, żeby dostać, gdzie cię po prostu policja może znaleźć. Ja powiem szczerze, i jak patrzyłem na, ten, na, to, na to, w jaki sposób ludzie rozmawiają, i miałem właśnie to takie zdarzenie: Węgry końca lat 90., kontra Węgry Orbana to powiem Państwu, że to, to jest smutne. To jest po prostu, to jest taki kraj, gdzie już ten totalitaryzm, bo to totalitaryzm to jest po prostu, to już, już wiadomo, że nie wolno mówić pewnych rzeczy głośno, już jak się robi, jak się wchodzi do tego, to widać, że się cisza się głos, jak się mówi, sprawdzamy, czy to jest obcokrajowiec, czy nas rozumie. Straszne, straszne rzeczy i taką Polskę chce nam zrobić Jarosław Kaczyński. Ja tam parę lat temu miałem kolegę, który był dopuszczany na Nowogorodską, i on opowiadał, że tam jest przygotowany projekt ustawy. Ja mu nie chciałem wierzyć, bo to były takie opowieści trochę przy alkoholu. I on mi opowiadał, że że jest przygotowany projekt ustawy o ochronie im dobrego imienia Lecha Kaczyńskiego, wzorowany na ustawie o ochronie dobrego imienia Józefa Piesockiego. Otóż w 1939 roku oni uchwalili taką ustawę sanacja, ponieważ był problem, bo jakiś profesor uniwersytetu nazwał bez wymieniając nazwiska imienia, ale wystarczająco sugestywnie kabotynem. Czyli takim człowiekiem, który jest po prostu pozerem, bo to tak, bo tak naprawdę kabotyn to takie przedwojenne określenie, po, czy po, przedwojenne określenie pozera, po prostu kolesia, który, który po prostu gada rzeczy nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością i zwiększającego własne znaczenie bez żadnego uzasadnienia, no to pana profesora pobito, bo mowa tutaj o tym, pobito również redaktorów, którzy opublikowali ten artykuł. Oczywiście I Piłsudski nie, właśnie to jest to, co, co strasznie boli Jarosława, bo Piłsudski nawet nie musiał ich wysyłać. Oni po prostu wiedzieli, oni wstawali rano, czytali i wiedzieli, co mają robić. A Jarosław Kaczyński strasznie poleje, no bo przecież on jest miły, grzeczny, kulturalny, on nie może wydać takiego polecenia, ale on by chciał, przeczytać na ten temat. On by chciał dowiedzieć się, że ktoś. No właśnie na... jak wyśle swoich ludzi do siebie czy do mnie, to jeszcze się okaże, że moich pobija najwyżej kłopot. W samej obronie, drodzy Państwo. W samej obronie, a no, jak inaczej, oczywiście. Natomiast, natomiast to, to jest, to są, to, to są te, te, bo to są, bo to oczywiście mówiła. Mówię... My i nasi wredni koledzy oczywiście, tak. Ale to są Jesteś, nie, bo to są... niezwykle groźni. <słyski> Tutaj mówimy o działaniach stricte nielegalnych i chcieli wskazać tego człowieka, i nie było z jakiego paragrafu można go skazać. I uwaga, wymyślili wtedy na potrzeby tego skazania pana profesora. To oni zrobili to w ten sposób, że zrównali, zrównali obrazy, które się miał dopuścić pan profesor Stanisław Cywiński zrównani, uwaga, z obrazą Polski, czyli każde słowo przeciwko tego, ale ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że no, prawnie to jest to po prostu kant tej, no to żeby nie było już bólów i żeby nie trzeba było kolejnych sędziów tam putem doginać, to chwalili ustawę, której stwierdzono, że właśnie zrównano cześć marszałka Piłsudskiego z częścią Polski. I właśnie kolega mi mówił, że taka ustawa stosowna dotycząca Alecha Kaczyńskiego już czeka na uchwalenie. Ja mu nie wierzyłem, drodzy państwo, ale po paru miesiącach potem dochodzę do wniosku, że to, mogła, to że, że mogli się znaleźć Lizusi, którzy to przynieśli. Że to po prostu. Że, 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 ja jednak, że my jednak nie doceniamy. To jest tak jak słynne prawo janalityńskiego, nieżyjącego opozycjonisty. On pod koniec lat 70., pół żartem, pół serio, błagał, żeby wobec wszechobecnego podsłuchu i inwigilacji nie stosować ironii i sarkazmu i nie mówić tego, co oni by jeszcze mogli zrobić, bo oni to zrobią. Janku, no nie spodziewałoby się, że Jarosław Kaczyński będzie chciał nam wprowadzić piloty zapro zaprogramowane przez siebie i że tam te 1, 2, 3... Każdy by się w ogóle wask... posłuchał. Wyskażte, się się nie wy... no, to niemożliwe jest. Ale to, 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 a mówiłem, że się wycofa? Nie, ja, tak, ja to się... nie no miałeś rację. No, nie, ale drodzy Państwo, ale w ogóle sam pomysł... To że... tylko Wy powodujecie, że on nie, się cofa. Ale, nie, ale sam, nie, ale sam pomysł, drodzy Państwo, że w ogóle ktoś zgłosił projekt do Sejmu w XXI wieku, że piloty do telewizora, które można nabyć, będą miały obowiązek być zaprogramowane, że jedynka, dwójka, trójka, czwórka. To ma być jedynka, dwójka, ma być dwójka. Tak, One mają być przypisane do TVP. Nie no, drodzy Państwo, znaczy ja powiem tak, od czasu zakazu pornografii, który chcieli wprowadzić Akcja Wyborcza Solidarność, to do zaproszenia do równego stworzenia biznesu polegającego na sprzedaży aplikacji, które będą przeprogramowywać pilot. po prostu. Drodzy Państwo, to, czy pomysł, żeby można było wymusić coś takiego, to sprowadzanie pilotów z zagranicy. Specjalne piloty bez, bezustawowe. No, wiesz, Janku, nie mamy problemu. Jarosław... Cała A, branża, z... cała to... branża na, nakierowana na. Kymy". Nie chcę powiedzieć, co robienie Jarosławowi. Natomiast. No właśnie, i o tym się powiedzieć. Jarosław Kaczyński z pewnością nie zakaże seksu. To się cieszy. W... <laughs> To jest całe. To ja to bym, jest całe ja, według, prawa, według prawa Jana Lityńskiego ja bym się. Ja bym się na twoim nie, 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 Jarosław nie zakaże, nie zakaże. Już dalej nie, nie wgłębiajmy się w te szczegóły. Zawsze. Sekret bogactwa kościoła to jest materiał, który polecam w historii bez cenzury, bo zbliżamy się do końca, drodzy Państwo. To jest magazyn, którego jestem wydawcą. Jednym z autorów Polski Podbój Szwecji. Jak Zygmunt III Waza wyprawił się na Sztokholm. Zygmunt III Waza, znany najbardziej z kolumny Zygmunta. Człowiek, który ma znacznie gorszy PR wśród historyków niż powinien mieć. A ma go dlatego, że ktoś kiedyś go oskarżył o to, że próbował handlować polską koroną. Był to Jan Zamoyski, bardzo wpływowy kanclerz. Człowiek, który powiedzmy sobie stanowił niezły duet ze Stefanem Batorym, aczkolwiek facet, który tak naprawdę nieformalnie miał większą władzę niż król i strasznie mu, się, strasznie mu to odpowiadało i niespecjalnie się godził na to, żeby się dać... Oddać to władzę. I tu był jego spór z Zygmuntem III, no, zakończony tym, że po prostu zaczął kampanię negatywnego wizerunku. Tutaj taka ciekawostka, e, drodzy Państwo, e, że po latach się właśnie przebijają się te, te ploty, które zostały wówczas zrzucone, dzisiaj są uważane przez niektórych historyków za źródło jakiejś wiedzy tajemnej, chociaż nie ma żadnych dowodów na to, że miałby. Handlować polskim tronem. On chciał podbić, w zasadzie był królem Szwecji, więc nie tyle chciał podbić, co spacyfikować bunt Stryja. I gdyby to udało mu się zrobić, nie byłoby potopu szwedzkiego. Niestety, jak zwykle krótkowzroczni polski, polscy oligarchowie nie wspomogli króla. Wojnę o szwedzki tron przegrał, i w rezultacie, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, zaczęliśmy mieć gigantyczne problemy ze Szwedami, co było do przewidzenia, i co Zygmunt widział jako naprawdę świetny polityk, doskonale przygotowany do rządzenia, znał pięć języków, był oczytany, był ostatnim takim można powiedzieć jeszcze próbował to zrobić Jan III Sobieski, ale on nie miał w ogóle tej siły sprawczej. Zygmunt III jeszcze był królem potężnego państwa i jeszcze on miał realną szansę, no starał się jak mógł, no, zabrakło, zabrakło, ale dostrzegał problemy, które spowodowały że 150 lat później Polska straciła niepodległość, zaczęła tracić też terytoria i w końcu zniknęła z mapy. Zygmunt III waza, najbardziej niedoceniany polski król. Oprócz tego w numerze Mój felieton poświęcony temu, dlaczego podział władzy jest fajny. Jarosław Kaczyński chce mieć całą władzę w jednym ręku. A już tysiąc lat temu był sobie taki biskup Stanisław ze Szczepanowa, który nie chciał się zgodzić na podporządkowanie kościoła królowi. Zapłacił za to głową. Mam szczegóły, o co dokładnie chodziło w tych ich rozgrywkach z królem, to są różne. Natomiast prawda jest taka, że chodziło to po prostu o władzę. Tak już. I król Bolesław zapatrzył się na wschód prawie jak Jarosław, tylko że. Król był szczodry i śmiały, a Jarosław Szczodry to może jest w naszej kasy, ale śmiały to na pewno nie jest. W każdym razie po egzekucji biskupa król stracił władzę, musiał uciekać z Polski i to doprowadziło do sytuacji, w której w, której w Polsce poddani zachowali możliwość posiadania dwóch instancji, czyli jak mieli napięku z królem albo z księciem, to mogli się odwoływać do Kościoła, jak mieli napięku z biskupem, to mogli szukać opieki u księcia bądź króla. To była właśnie ta dwuwładza, tak świetnie prosperująca w Europie Zachodniej, ona sprzyjała właśnie rozwojowi, rozwojowi kraju. To jest, drodzy Państwo, taka stara zasada, że im, im silniejsza władza, tym gorzej się żyje ludowi. To jest rzecz, która jest w 100% udowadnialna. Drodzy Państwo, że ta, im, ta dyktatura po prostu sprawia, że ludziom się żyje gorzej. Dobrze się żyje ludziom władzy i tym, którzy są w okolicach władzy. No i, no i to tyle. No bo Prawda jest taka, że demokracja wymusza dbanie o interesy ludu. A Jarosław Kaczyński dąży do ograniczenia demokracji. No, dlatego, prosty poszekaz, on ma taki jeden pomysł tylko rozdawanie pieniędzy. A problem z socjalizmem i rozdawaniem kasy jest prosty, pieniądze się kończą. I teraz mamy tą sytuację, Jarosławowi Kaczyńskiemu skończyły się pieniądze, on już nawet nie jest w stanie zapewnić żadnej podwyżki 500+, on nawet nie jest w stanie zapewnić właściwej waloryzacji, bo gdyby ta waloryzacja miała być właściwa, to powinno być, uwaga, 900%. 900 tysiąc, bo te, tyle tak naprawdę straciły na wartości pieniądze w ciągu 8 lat rządów PiSu. Tomku, i pewnie ty coś jeszcze. Ja tak, ja do wąsika słuchaj, to, że twoje najbliższe otoczenie wraz z gronem, no powiedzmy przyjaciół, wie, że ty masz Nomen Omen pełnego pampersa, tak jak na szczelnik, czy tak jak Wódz. No te określenia wszystkie są, wiesz, że są celowe przeze mnie używane. To wiesz co, to, co ty robisz już? W... W rozmowach z dziennikarzami, to tacy bardziej pompatyczni ludzie powiedzieli, że to jest defetyzm. Naprawdę. To jest defetyzm. No dowodzisz nie wiadomo dlaczego w sumie, ale tysiącami ludzi. W jaki sposób? No bo Kamiński częściej trzyma poziom niż pion. I ty taki defetyzm piszczysz, jęczysz, płaczysz. Yy, no czy czy to wody odeszły, jak Jarosławowie? Co się z Tobą dzieje? Chłopie, no już przynajmniej trochę godności. No dziennikarze do Ciebie coś mówią, a Ty płaczesz, uciekasz, piszczysz, denerwujesz się, jak, no, no bardzo słabo to wygląda. To tylko tyle. i Widzą Twoje najbliższe otoczenie, to widzi. Także zmień pampersa i działaj, działaj. Szanowni Państwo, a ja zapraszam na portal wieści24.pl. Tam mamy listę ponad 1050 afer. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Pisowskich afer, oczywiście.